Co jak co, ale starcia takich rywali gwarantują niezapomniane emocje. Komu uda się dziś zdominować drugą drużynę? Ze słonecznej Walencji witamy serdecznie i mamy nadzieję, że spędzą Państwo z nami najbliższe dwie godziny na Estadio Mestalla, bo zapowiada się piłkarska uczta. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym ma teraz dobrą okazję. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. A oto i skład Walencji. Zagrają chyba tradycyjnym ustawieniem 1-4-4-2. Z dwoma środkowymi i dwoma bocznymi pomocnikami. Tak, a to oznacza dużą mobilność wszystkich formacji. Myślę, że szczególnie ważnym elementem ich gry będą akcje skrzydłami i wrzutki w pole karne. Taki pas transmisyjny, boczny obrońca, bok pomocy, wrzutka do napastnika. To wręcz fabryka niebezpiecznych akcji. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Spójrzmy, jakim składem zagra dzisiaj Barcelona. W bramce Marc-André Ter Stegen. W obronie Andreas Christensen wystąpi obok Ronalda Araujo. Frenkie de Jong oraz Ilkay Gundogan zagrają na środku linii pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. No, dobra, to była obrona. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Gol! Ależ piękne nożyce! No, czapki z głów, tak strzelać, to trzeba umieć. Co za bramka, ależ wykonanie. Takie uderzenie wymaga nie lada umiejętności. Nie każdy by się na to zdecydował. No to mamy 1-0. Cheng. Hugo Guillamon. Jaremczuk. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść, ale mimo puszczenia korzyści akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać rzut wolny. Tak się powinno stopować ataki rywala. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego, no i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Nie ma bramki, trafił w mur. Czy będzie z tego wyrównanie? O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest... Ten strzał, naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetnie.
Świetne wykończenie. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Cheng. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Wybija tę piłkę. Świetnie go teraz wypuścił. Frankie de Jong. Będzie groźnie. Jules Koundé. Gündogan. Za wysoko. Szkoda wielka, ale za wysoko teraz uderzył. Świetne wejście, piłka odebrana. João Félix. Nic z tego nie będzie. Jaremczuk. Jaremczuk teraz atakuje. Czy ta akcja zakończy się bramką? Teraz okazja! Jaremczuk! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. A jednak górą bramkarz, choć przy tym kornerze nie ułatwiali mu zadania. De Jong. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Teraz centra do Lewandowskiego. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą, bramka. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A lewy wykorzystał swoje warunki fizyczne i głową pokonał bramkarza. Mamy teraz wynik 2-1. Cheng. Pewnie w obronie. Teraz strzał z dystansu. Dobra, spokojna interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Koundé z piłką. Piękna teraz piłka do przodu. Uwaga, Lewandowski zamyka na dalszym słupku. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. I tym udanym wejściem skasował atak rywala.
I rzut wolny. Ale przynajmniej nie ma kartki. I głęboka wrzutka w pole karne. I to tyle z tej akcji. Gündogan. Nico Williams. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jak można zaprzepaścić taką okazję na dwubramkowe prowadzenie? Dwa gole przewagi to byłoby już coś, a tak wciąż muszą się martwić o końcowy wynik spotkania. Cheng. Uwaga, byleby nie pogubił się pod presją. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Faul, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. A jednak zmiana decyzji. Puszczenia korzyści jednak nie ma. Jest za to decyzja o rzucie wolnym. I teraz skuteczne wybicie piłki. Jak oceniasz dotychczasową postawę Barcelony? Chyba Katalończycy mogą być zadowoleni z wyniku. Czy jednak nie ma czym się zachwycać? Czy można się cieszyć z wyniku 2-1? Oczywiście, prowadzenie zawsze jest prowadzeniem. Czy można zatem spocząć na laurach? Na pewno bym to tej drużynie odradzał, bądź co bądź. To przecież wciąż pierwsza część meczu. A jednobramkowa przewaga potrafi być zdradna. Czy będzie remis? Nie ma! Obronił ten strzał. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Zawodnik wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. Daleko dogrywa w pole karne. Robert Lewandowski. Nico Williams. Szansa Lewandowskiego. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. I już nic z tego rożnego nie będzie. Trochę szkoda, że nie padła bramka po tym strzale. To by nam wyjaśniło sytuację. Przy obecnej jednobramkowej przewadze jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Czy znowu obejdą się smakiem? Teraz tylko trafić! Mogło być groźnie, ale udało się wybić. 2 minuty do liczonego czasu. By jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. I teraz mamy przechwyt. Lewandowski ma teraz piłkę. Udana teraz obrona tego strzału. Daleka piłka z rogu, ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły... No i zaczynamy. Valencia traci gola do rywali. Na pewno swoje w szatni piłkarze usłyszeli. I teraz Valencia może ruszyć skrzydłem. Ma sporo miejsca. Szansa! Będzie remis! Tak jest! Wyrównanie! Zdobywa gola, po którym wszystko zaczyna się od nowa.
teraz w kolejnej powtórce. Widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzałów i bez skrupułów to wykorzystać. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Popatrzmy! No i błyskawicznie! Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Zatem jest teraz 3-2. Nico Williams. Już szuka sobie miejsca De Jong. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Barca ładnie buduje akcję. Są coraz bliżej bramki. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Guillamon. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Gaja. Jaremczuk, Cheng. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Uwaga! Może strzelać! Wciąż muszą uważać. O rany boskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. A Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Brawo, dobrze w obronie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Lewandowski ma teraz piłkę. Dobra centra w szesnastkę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Cheng. Teraz Gaja. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Frankie. Andreas Christensen. Nico Williams. Czy z tego będzie gol? A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo.
kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Zobaczmy to podręcznikowe, dwójkowe rozegranie. Podanie i odegranie z pierwszej piłki. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Valencia przegrywa. Ciekawe, jak ten fakt wpłynie na piłkarzy. Cheng. Teraz Gaja. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Zobaczmy. João Félix przed wyśmienitą szansą. Tak, ależ się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. No, takiej techniki strzału można by nauczać w akademii. Pięknie układa stopę, podkręca piłkę, a ta szerokim, zwodniczym łukiem wpada do bramki. Szalony mecz, 5-3. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść, gramy. Okazja, jak marzenie! Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nieodgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. No, ale jednak, dobrze przeczytane w cudzysłowie to podanie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Barcelona wznowi z rzutu wolnego. Katalończycy decydują się teraz na przeprowadzenie zmian. Źle Barcelona, tracą piłkę. Cheng. Hugo Guillamon. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Barcelona kolejny raz traci piłkę. Jaremczuk. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Nie ma! Pokazał teraz klasę. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Pole karne, głęboko teraz. Robert Lewandowski ma miejsce na skrzydle. Świetne teraz zagranie od Lewandowskiego. Co tu się dzieje? 3 gole przewagi. Powoli mogą zacząć świętować. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedeć. Mecz jeszcze trwa, ale Barcelona jest już chyba poza zasięgiem rywala. Inigo Martinez. De Jong dostaje piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dalej jest groźnie. Pore zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny.
Co za mecz w wykonaniu Barcelony. To już ostatnie minuty, ale ma się wrażenie, że mogliby tak grać jeszcze długo. Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszczą dzisiaj w każdym aspekcie gry, panują w środku pola, świetnie kreują akcje, imponująco je wykańczają, a rywalowi pozwalają na niewiele. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Hugo Guillamón. Zdecydowane wejście w piłkę. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Lewandowski uwolnił się obrońcom. Jeszcze mogą szukać dobitki. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Lewandowski dośrodkowuje. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. I od razu go cisną. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Dośrodkowanie w pole karne. Obrona chyba zaspała. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Mamy dzisiaj grad goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Guillamón. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym 3 punkty. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Kapitalna postawa w całym meczu, okraszona 3 bramkami. Czego chcieć więcej? Bez wątpienia jeden z najbardziej udanych meczów w karierze, a dziś w pełni zasłużenie.